Dwa wypadki, w tym jeden śmiertelny, w tej samej lokalizacji. Na przejściu dla pieszych w katowickim Wełnowcu jest niebezpieczne i miasto chce coś z tym zrobić. Jednak przeniesienie przystanku tramwajowego może nie rozwiązać problemu. Szkoła i jeden z uczniów chcą, żeby na ruchliwej drodze zamontowane zostały kolejne światła. Łukasz Kądziołka. Tutaj nie wszyscy kierowcy zwracają uwagę na ograniczenie prędkości. Kilka dni temu w tym miejscu na Alei Korfantego doszło do wypadku, który mógł skończyć się tragicznie. Pod nadjeżdżający autobus wszedł 69-letni mężczyzna. W stanie ciężkim trafił do szpitala. Z kolei kilka lat temu zginęła 17-letnia uczennica tej szkoły. Została potrącona przez tramwaj. W obu przypadkach zawinili piesi. Jednak zdaniem uczniów na przejściu nie jest bezpiecznie. Dochodzi tutaj do częstych wypadków z udziałem tramwajów oraz autobusów i postanowiłem, że aby zadbać o bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników naszej szkoły, napisałem petycję do Urzędu Miasta w celu montażu sygnalizacji świetlnej. To także jeden z postulatów szkoły, której jest uczniem, jednak dyrekcja zaproponowała też inne rozwiązania. Na pewno będziemy wnioskować o sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych, a być może nawet na skrzyżowaniu. Na pewno o zabezpieczenie barierek przy peronach, przy torach tutaj tramwajowych. Do tego poprawienie oznakowania i zastosowanie jakichś rozwiązań mających na celu uspokojenie ruchu. Miasto chce załatwić problem inaczej, poprzez przeniesienie przystanku tramwajowego. Przebudować ten przystanek przy Alei Korfantego w rejonie skrzyżowania z ulicą Gnieźnieńską. Stąd właśnie pomysł na to, aby wybudować tam nowy, bezpieczny peron dla tramwajów, aby stworzyć dodatkowe przejścia dla pieszych i aby przede wszystkim wybudować tam też barierki oddzielające ten ruch tramwajowy od jezdni. Na razie petycja w sprawie sygnalizacji świetlnej nie została jeszcze złożona, ale miasto deklaruje już, że rozważy każdą propozycję. Choć po śmierci uczennicy inny wniosek szkoły odrzucono. Występowaliśmy tylko i wyłącznie wtedy o progi zwalniające na tym odcinku. Więc takie też negatywne pismo otrzymaliśmy. Można podejrzewać, że urzędnicy nie będą jednak zwolennikami montażu dodatkowej sygnalizacji na Alei Korfantego, którą porusza się bardzo dużo samochodów. Przeniesienie przystanku tramwajowego może zająć kilka miesięcy.